Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia Jachna, zapraszam na kolejne dekorady. Dzisiejsze dekorady, tak jak widzicie, nie będą przypominały tych ostatnich, czyli mamy głucho i pusto, aż nieprzyjemnie, ale mam nadzieję, że zaraz jak się zacznie tutaj dziać, to się troszeczkę rozkręci. Mili Państwo, dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym taki instruktażowy typowo, w którym chcę pokazać, zaprezentować Wam osobom, które jeszcze nie widziały takiego filmu. Bardzo mnie ucieszy, jeżeli będziecie uczestniczyli i on Wam coś da, jakąś wiedzę. Natomiast osobom ewentualnie, które oglądały mój film, który opublikowałam 4 lata temu, kiedy jakby patrzyłam na niego, to tak jakby ja nie jestem tam nie do końca jestem sobą. Znaczy to już jest inna Klaudia po 4 latach. Druga sprawa, film jest troszkę mało wyraźny. Mam nadzieję, że dzisiejszy będzie dla Was taką po prostu przypominajką, która Wam troszeczkę ułatwi. I jeszcze jedna kwestia, mam pewne spostrzeżenia na temat wykonania takiego jaja, które chcę Wam dzisiaj zaprezentować po tych 4 latach, dlatego że jednak cały czas macie niedosyt i zapytujecie i piszecie w sprawie różnych kwestii związanych z wykonaniem takiego jaja, o których to ja o niektórych wspomniałam, a o niektórych nie wspomniałam w tamtym filmie, ponieważ sama takich spostrzeżeń nie miałam, więc wszystko to będzie skumulowane w filmie dzisiejszym. Chciałam Wam zaprezentować wykonanie jaja z opaski gipsowej, która jest Wam już na pewno znana z wielu dekoracji, gdzieś tam sprzed lat moich właśnie. Opaska, to się nazywa opaska gipsowa szybko schnąca. Najbardziej popularna to jest chyba firma Safeline. I to jest, moi drodzy, opaska, która ma akurat 3 metry długości, 14 cm szerokości, więc jest dosyć szeroka, ale tak czy inaczej ją tniemy na kawałki. Pamiętajcie, opaska gipsowa szybko schnąca. Najpraktyczniej taką opaskę i najtaniej zakupicie w internecie. Ostatnimi czasy nie wiem dlaczego nie są te opaski dostępne w aptekach. Być może aktualna sytuacja to spowodowała, nie wiem, po prostu ja kupiłam również w internecie. Mili Państwo, taka opaska wygląda tak, to jest taka krateczka, która jest pokryta warstwą gipsu, tak jak widzicie, nie tak w 100%, tylko po prostu mamy prześwity. My tę opaskę sobie przygotowujemy w sensie takim, że ją tniemy po prostu na kawałki. Tniemy ją sobie tak, na takie mniej więcej kwadraty, mniej więcej, czy to będzie kwadrat, słuchajcie, czy troszkę większy prostokąt, bo to jest tak, czym mniejsze kawałki, tym bardziej, ja będę ciąć, tnąc mówiła, czym mniejsze kawałki, tym bardziej dla Was poręczne. Jeżeli będziecie cieli to sobie w zbyt duże kawałki, na przykład z powodu tego, że a może będzie mi łatwiej i prościej, bo kawałek będzie długi, to za jednym zamachem, no tak nie do końca się da, ponieważ my musimy tymi kawałeczkami obłożyć, że tak powiem, balony. W związku z tym balony nie są aż tak olbrzymie, żeby bardzo duże kawałki były przydatne. Także ja tnę na kwadraty, a druga jakby wielkość to mniej więcej na takie prostokąty, czyli tak jakby pół tego kwadratu. Ale to tak jak mówię, jest tylko mniej więcej, więc tniemy to totalnie na oko. Ja teraz sobie przygotuję większą ilość, bo będę wykonywała dzisiaj 3 jaja. Mamy już przygotowane nasze kwadraty i prostokąty i teraz weźcie pod uwagę, że dobrze by było je sobie tak układać, żeby usprawnić swoją pracę. Dobrze jest je sobie tak układać, jakby taki bandaż ma zarówno stronę zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Mimo tego, że wydaje nam się, że te strony wyglądają tak samo, to po głębszym przyglądnięciu się widzimy, że z tej strony zewnętrznej jest tego gipsu tak jakby troszeczkę więcej. W związku z tym on tutaj będzie nam łatwiej to po prostu będzie nam to rozprowadzać. Więc ja tą jakby częścią zewnętrzną układam sobie do środka, wewnętrzną mam tutaj wewnątrz i na zewnątrz, przepraszam, ja odwrotnie, widzicie, że mnie zamotała. Zewnętrzną stronę mam z tej strony, natomiast wewnętrzną mam tutaj wewnątrz, czyli tak jak był bandaż po prostu nakręcony. I teraz tak, w tym celu najpierw zabezpieczymy się folią. Warto zabezpieczyć się folią, żeby wszystko nam się nie upaprało od tego, bo to jest akurat brudna robota.
I to nie jest tak, to też mówiłam w tym swoim kiedyś pierwszym filmie, to nie jest tak, drodzy Państwo, że widzicie coś w internecie, ktoś pokazuje, jak wykonać jakąś dekorację i jest rach, ciach, dwie minuty i wykonane i nic się nie dzieje, nic się nie ubrudzi. To nie tak działa. Tutaj jest po prostu, to się robi, mówiąc wprost, taki syf. Robi się dlatego, że z tego się pyli, kurzy, później się z tego leje, kapie i jesteśmy po prostu na biało. Do wykonania tej dekoracji również będzie nam potrzebny balon, zwykły taki balon gumowy. Ja konsekwentnie cały czas będę polecała firmę z balonami, firmę Gemar. Te balony funkcjonują całe lata już na rynku i dlatego jestem pewna, że jeszcze długo będą. Firma Gemar to ma dosyć mocne balony z tego względu. I teraz tak, balonik to jest pompka, oczywiście jeżeli nie macie pompki, ona kosztuje tam kilkanaście złotych prawdopodobnie, ale jeżeli nie macie pompki, to siłą własnych płuc napełniacie sobie, napompowujecie balonik. Balonik, w zależności od tego, jakiej wielkości kupujemy, nie kupujemy najmniejszych, chyba że chcemy wykonać malutkie jajeczka, ale napełniamy go mniej więcej do takiej wielkości, żeby to już przypominało nam nieco kształt taki właśnie jaja. Natomiast nie możemy jakby przedmuchać tego balonika, czyli jak nam się tutaj zacznie robić kształt gruszki taki już, to znaczy, że jest zdecydowanie za mocno napompowany i on nam najprawdopodobniej po prostu pęknie. Zawiązujemy sobie końcówkę, czyli balon zawiązujemy sam ze sobą na słupeł i w ten sposób mamy najbardziej zabezpieczony, jak to możliwe, balonik. Żadnymi sznurkami, żyłkami, bo to spowoduje tylko tyle, że balon po prostu przetniemy. I mamy tak przygotowany balonik. Dobrze by było, żeby on miał w sobie tyle luzu, żebyśmy nie napełniali go, wiecie, tak na full, bo nam najprawdopodobniej pęknie. I to jest właśnie ta kwestia, w której bardzo wiele osób właśnie gdzieś dzwoniło, pisało do mnie, dopytywało się, jak ja to robię, że nie pęka. Więc tak, po pierwsze musi być właśnie napompowany tak, żebyśmy czuli troszkę luz. Po drugie, naczynie, podstawka, coś, na czym będziemy opierać ten balon, musi mieć idealnie gładką tutaj powłokę, która nie spowoduje, najlepiej sobie sprawdzamy po prostu gołymi dłońmi, palcami. Jeżeli jest tak, że nam się palce ślizgają, nie czujemy żadnego tutaj jakiegoś, wiecie, pęknięcia. Akurat to jest dekoracja brudząca, ale nie polecam Wam do tego rzeczy starych, w sensie na przykład pękniętych, takich, których nie używamy, bo to automatycznie nam znowu przetnie balon. I teraz kolejna rzecz. Ja sama wykonując balony ostatnio miałam sytuację, że mi pękł balon i to się zdarzyło mi pierwszy raz, muszę Wam powiedzieć. I efekt był taki, że miałam mnóstwo gipsu, dlatego że on się już troszeczkę zdążył tak jakby zastygnąć. I miałam mnóstwo gipsu w oczach, po prostu w środku, na gałkach ocznych. W związku z tym ja zabezpieczam się teraz. To są najtańsza forma gogli, jaką można kupić. Jakie macie, takie załóżcie. Moje są takie niewypolerowane, w porządku, już starte po prostu. Zabezpieczamy się w gogle, albo jak macie po prostu okulary, jeżeli nosicie okulary na co dzień, to okularom też nie zaszkodzi, natomiast nie wpadnie Wam to do oka. I teraz, moi drodzy, następna rzecz, która jest nam potrzebna, na balonik uważamy, bo to jest napełnione powietrzem, więc może uciekać i elektryzować. Miska, talerz, obojętnie co, z wodą. Woda. Nie, odpowiadam od razu na pytania właśnie, które przez te lata całe otrzymywałam od Was. Zdejmuję biżuterię do wykonania tej pracy i teraz tak, moi drodzy, woda. Nie musi być ciepła, nie musi być zimna, jaką chcecie, taką lejecie, najlepiej letnia pewnie, miła dla Waszych rąk, po prostu nie żadna, tutaj sobie zażartuję, ale nie musi być mineralna i nie musi być filtrowana. Po prostu zwykłą wodę kranową sobie lejemy i uważamy, żeby tą wodą nie zachlapać sobie wcześniej tych kawałków tej opaski, ze względu na to, że jak zachlapiemy, to ona momentalnie w tym miejscu już twardnieje, bo to jest szybko schnąca, miejcie to na uwadze cały czas. Ona w tym miejscu już twardnieje i niestety później ona się już nie da się już tego miejsca drugi raz nawilżyć wodą. I co teraz? I teraz w tej chwili będę wykonywała takie całe jajo, czyli nie żadne jajeczko takie, o, mam akurat taką miskę, trochę może ta będzie lepsza, ta jest lepsza. Słuchajcie, będę wykonywała całe jajo gipsowe, czyli nie bez żadnych dziurek, bez niczego takiego, bez żadnych otworów większych, po prostu takie najbardziej użyteczne, przydatne, praktyczne do dekoracji, ale to jest taka, powiedzmy, wersja podstawowa, tak? Kolejne wersje będę pokazywała za chwilkę i teraz tak, namaczam sobie tak bardzo delikatnie i bardzo szybciutko w wodzie, nie czekając, że to się jakoś rozmoczy i nakładamy. Miejmy na uwadze, że
Dłońmi tutaj możemy sobie spokojnie go rozprostować, ten kawałek, dlatego że on będzie się nam rozciągał. To jest jednak tkanina. Słuchajcie, to jest bandaż pokryty gipsem, to nie jest żaden materiał, który nam się idealnie sam ułoży. My musimy mieć na uwadze, że będą nam się robiły pewnego rodzaju zakładki, końcówki nierówne nam się mogą tutaj układać. W związku z tym takie nitki, jeżeli takie nitki na przykład będą wam się tutaj gdzieś snuły i prawdopodobnie będą, to jeżeli chcecie, żeby to jajo miało taki nieco bardziej artystyczny, że tak powiem, wydźwięk, czyli taką fajną fakturkę, możecie takie nitki zostawić, one w niczym nie będą przeszkadzały. Natomiast jeżeli ewentualnie chcielibyście, żeby ono było jak najgładsze, to takie nitki usuwajcie, ale od razu mówię, że od strony praktycznej nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia. Następną, tak jak widzicie, kawałek nakładam, starając się najpierw pierwszą warstwą pokryć całe jajo, ale już jakby nakładam kawałki na siebie, żeby one się ze sobą związywały. I zobaczcie, tam nałożyłam w ten sposób, tutaj kolejny, także te kawałki już ze sobą się związują, a my cały czas palcami delikatnie rozmasowujemy, żeby nam nie pozostawały takie duże dziurki w tej opasce. I zobaczcie, i teraz zaczyna się troszeczkę pod górkę, dlatego że już jedną ręką obsługujemy, ponieważ balonik obciążony tymi opaskami, to nie jest bardzo ciężkie oczywiście, ale jednak jakiś ciężar swój w stosunku do ciężaru samego balonika ma. I to już następuje tutaj, że tak powiem, taki przechył w jedną stronę. Dlatego jedną ręką już obsługujemy, a drugą sobie podtrzymujemy balon. I zobaczcie, takie właśnie powstają mi zakładki, które ja rozprostowuję palcem. Cały czas masujemy sobie to tak delikatnie. Tutaj zaczniemy zauważyć, że zbiera nam się pomiędzy palcami taka grubsza warstwa gdzieś tam tego gipsu i zaczniemy się obawiać, że niestety zostaną odciski palców. Nie zostaną. Wygładzimy to sobie potem wszystko, nic się nie obawiajcie. Także w ten sposób obkładam sobie najpierw jedną warstwą bandaża cały ten balonik. Tak jak widzicie, taki węższy kawałeczek teraz zastosowałam. No i właśnie, i te węższe kawałki są bardzo fajne do wypełniania takich dziur, które nam ewentualnie tam gdzieś powstaną pomiędzy tymi większymi kawałkami, do takie luki. Ja troszkę wytrę, dlatego że kapię, znaczy ta woda po prostu ścieka, także przygotujcie się na to, na brudną robotę. Muszę Wam powiedzieć, że wykonywałam wczoraj kilka takich jaj. O, widzicie, już teraz stabilnie stoi, bo już jest mniej więcej obciążone tak jakby równo z każdej strony. W związku z tym możemy sobie pozwolić, żeby zostawić balonik, żeby sam się trzymał, a my możemy już dwoma rękoma pracować. I muszę Wam powiedzieć, że wczoraj tak sobie gładziłam, że tak powiem, te jajeczka, ten gips na nich tak rozsmarowywałam, a ze 2 godziny chyba, bo naprawdę robiłam tego sporo. I powiem Wam, że niesamowicie relaksacyjnie to na mnie wpłynęło, tak? Relaksacyjnie, relaksująco, to jest mniej więcej tak, jak się na przykład ogląda gdzieś jakieś programy, w których zachęcają konsekwentnie jacyś Państwo, którzy wykonują na przykład takie garnki, gdzieś gliniane naczynia różnego rodzaju toczą na tych kołach. Strasznie mi się to podoba, ja z rzeźbą miałam jedynie do czynienia w szkole plastycznej. Wtedy również mi się to podobało, ale wiecie, jak się coś wykonuje, bo się musi wykonać, to jest mniejsza przyjemność niż jak się wykonuje, kiedy nie musi się, a robi się to po prostu ze względu na... O, proszę bardzo. I to był świetny przykład na to,
że mnie również te balony pękają. I słuchajcie, i te balony pękają. To jest dla Was namacalny dowód na to, że może się zdarzyć, że balon pęknie. I przy zachowaniu wszelkich zasad, które powinny być zachowane, czyli przy zachowaniu tego, że balon po prostu miał idealną gładziutką miseczkę, bo ta też jest gładziutka. Przy tym, że był napełniony powietrzem, także jeszcze był luz, jednak zdarzyło się, że pękł. Śmieszna sytuacja, że akurat na filmie, ale też dowód na to, że tak się dzieje. Więc teraz już niewiele mówiąc, ja będę cała niestety taka brudna do końca filmu, musicie mi to wybaczyć, ale już teraz przynajmniej wiecie dlaczego. I widzicie, że okulary się przydały, bo inaczej moja twarz jest pewnie też cała w białych kropkach, natomiast przynajmniej w oczach nie mam gipsu. I teraz, mili Państwo, naoczni świadkowie tej nieudanej próby, ja wykonam drugi balon już nie za, tak w cichości, że tak powiem, żeby szybciej, na przyspieszeniu, żebyście zobaczyli po prostu, jak finalnie powstanie rzeczywiście cały. Natomiast mam nadzieję, że się to drugi raz nie zdarzy, a wszystko to, co miałam powiedzieć, powiedziałam, więc zaraz tutaj wykonuję już na szybciocha drugiego balonika. Ja sobie, słuchajcie, kilka kropek z twarzy starłam jedynie, ale tak wyglądam, jak wyglądam, taka piegowata, ale teraz piegi są podobno w modzie. Niektóre kobiety, dziewczyny robią sobie takie piegi specjalnie, także tak jak widzicie, atut naszej pracy jest taki, że my możemy samoistnieć gdzieś tam, zaistnieć w świecie mody aktualnym. Dobra, ja nadmuchałam drugi balonik i zabieram się za wykonanie drugiego jaja. Mam nadzieję, że ta próba będzie udana. Mili Państwo, tutaj, tak jak widzicie, cały balonik już został przeze mnie obłożony tą opaską, tym bandażem. W zasadzie został obłożony jedną warstwą i tutaj mamy to zakończenie, ten taki dzyndzołek, tego cycusia takiego. I słuchajcie, to wiązanie balonika i tego nie jesteśmy w stanie się w tej chwili pozbyć, więc jeżeli nie chcemy, żeby w tym miejscu była dziurka, to jest na to rozwiązanie, ale najpierw, co przede wszystkim, bardzo skrupulatnie obkładajmy tutaj, tak jak zauważyliście, tak jak ja obkładałam, tutaj wokół, tak jakby jesteśmy praktycznie w całości w stanie obłożyć to wiązanie tym bandażem, dzięki temu właśnie, że on jest taki po prostu elastyczny, że on się poddaje, że jego się da troszeczkę rozciągnąć, to jesteśmy w stanie obłożyć na tyle, żeby później taką końcówkę tylko uciąć i żeby żadna dziurka nie została. I to jest też rzecz, która troszeczkę się różni od filmów, które pokazywałam te 4 lata temu, ze względu na fakt, że tam pokazywałam, jak tą dziurkę zakleić i owszem, to tutaj też pokażę. Natomiast no, jest też sposób na to, żeby to jednak już samo się tak jakby schowało. Ale no, zakładamy, że nie wszystkim uda się tak elegancko obłożyć tą dziurkę. I teraz nakładamy, moi drodzy, drugą warstwę tego bandaża. Co też jest tutaj ta różnica właśnie między filmem sprzed lat 4 a tym dzisiejszym, czyli ja jednak teraz już stosuję tak skrupulatnie dwie warstwy, dlatego że jedna warstwa może być w niektórych przypadkach, w przypadku wykonania niektórych dekoracji, może być zbyt słaba, to znaczy zbyt miękki będzie ten balon i jednak będzie gdzieś tam się wciskał nam, wiecie, tak do środka, bo to jest tylko bandaż gipsowy, to jest tylko bandaż z powłoczką taką gipsową, to nie jest wykonany, wiecie, balon cały z gipsu na zasadzie formy, w której odlewamy, tylko tak jak widzicie, obkładamy tylko taką warstewką, więc nie możemy też na to liczyć, że to będzie twarde jak kamień. Natomiast już po obłożeniu dwoma warstwami
możemy spodziewać się tego, że ten balonik już będzie na tyle twardy i już czuć troszkę, jak to się wiąże. Czuć pod dłońmi, jak wykonujemy, moi drodzy, dlatego że pod palcami, dlatego że czuć takie delikatne ciepełko. To ciepełko to jest właśnie taki jakby efekt, nie powiedziałabym uboczny, to jest bardzo miłe. Jak to się wiąże, to jest taki właśnie efekt takiego ciepła. Natomiast jak taki balonik na przykład postoi jakiś czas dłuższy, żeby się tak umocnił, utwardził, to to się staje zimne. I w momencie, kiedy to jest zimne, to znaczy, że jeszcze nie jest tak na 100% wyschnięte, wtedy to też przybiera taką kolorystykę nieco szarawą. I ja w tej chwili raczej preferuję, i tutaj Wam również doradzam, odstawienie sobie takiego balonika na noc na przykład, żeby on miał jeszcze te powiedzmy kilkanaście godzin, żeby się utrwalić, żeby utrwalić ten efekt, właśnie żeby się stał taki twardy, żeby to wszystko było tak jak należy. Ja tutaj jeszcze tylko teraz dokańczam właśnie tą drugą warstwę. Już Wam zademonstruję za chwileczkę, jak sobie tą końcóweczkę na górze jeszcze rozpracować. Ten film nie jest jakiś szałowy, jeżeli chodzi o jego, powiedzmy, ani wartość estetyczną dla Was, ani jakąś, powiedzmy, merytoryczną, chociaż nie, chociaż właśnie myślę, że może jeżeli chodzi o tą wartość merytoryczną, to będzie to dla Was wartościowa rzecz, dlatego że naprawdę nie spodziewałam się, że tak wiele osób zainspiruje się właśnie wykonywaniem tego typu dekoracji i że tak wiele z Was będzie wykonywało i tak wiele z Was będzie miało jakieś tam wątpliwości i zapytania, dlatego właśnie postanowiłam ten film zrobić jeszcze raz. Natomiast ta rzeczywiście, ta dekoracja tego jaja, wiecie, z tego, znając już powiedzmy taki sposób jakby, jak wykonuje się takie jajo, można naprawdę, myślę, wykonywać całe mnóstwo innych form dekoracyjnych również, nie tylko jajko. Ja na przykład wykonałam koszyczek, też taki na bazie balonika, który również, nie omieszkam Wam go dzisiaj też pokazać, jak wykonać sobie, dlatego że to nam daje mnóstwo możliwości różnego rodzaju właśnie inspiracji i mnóstwo możliwości wykonania ciekawych dekoracji, takich właśnie stricte wielkanocnych. Ale myślę, że również można wykorzystywać te pomysły, znaczy tą jakby metodę, można wykorzystywać przy innych okazjach, bo w tamtym roku, nie wiem czy pamiętacie, ale pokazywałam również film, na którym obkładałam taką osłonkę właśnie tym bandażem, tą opaską gipsową, obkładałam osłonkę i z tej osłonki powstała mi całkiem fajna, taka niezła forma takiej niby wazy, niby, no po prostu jako również osłonka do stroika, ale miała ona już zupełnie inną, taką bardziej artystyczną formę. O właśnie, to są takie niteczki, które gdzieś tam irytują, że się ciągną, ale one się będą tutaj ściągały jako końcówki, takie wiecie, coś tak snuje. Dobrze, i balonik nasz jest już wykonany, także jak widać, drugie podejście było w porządku, to jeszcze sobie możemy właśnie pogładzić troszeczkę, tak żeby się zrelaksować, o czym zaczęłam mówić, zanim mi tam ten balonik pękł. Możemy sobie pogładzić troszkę, ustawiamy go sobie właśnie na jakiejś takiej podstawce, możemy go sobie ustawić do słońca, możemy go sobie ustawić w jakimś ciepełku, no tak po prostu gdzieś, wiecie, w domu, normalnie w mieszkaniu, gdziekolwiek macie miejsce na to, byle Wam to nie przeszkadzało po prostu. I słuchajcie, i taki balonik po godzinach u mnie wczoraj stało 6-7 godzin i jeszcze nie był taki w 100% wyschnięty, taki utwardzony. Był niestety właśnie taki zimny jeszcze, więc stąd moje przekonanie, że po prostu on by mi się jeszcze gdzieś tak wciskał. Po prostu rozumiecie, po tym jak balonik odinstalujemy, ten balon gumowy, to on by nam mógł się jeszcze wciskać do środka, taki niecałkiem związany ten gips. W związku z tym teraz Wam pokażę, jak wygląda balon, który stał od wczoraj i już ma ten gips bardzo mocno związany. Słuchajcie, to jest balonik, który stał właśnie od wczoraj i ma bardzo mocno związany gips. Nieco kształtem jest bardziej jajowaty niż ten, który wykonywałam przed chwilą, ale nie, to jest jednak presja telewizji. Mili Państwo, tutaj ta końcówka teraz bardzo delikatnie, ją tak troszeczkę do góry sobie podciągam, ale niezbyt mocno, żeby nie było takiego efektu, że rozkruszymy sobie tutaj ten gips. Nożyczkami przycinamy ten węzełek. Delikatnie uchodzi powietrze, ale może też być efekt takiego fajnego, nagłego przykurczenia się.
i do środka go możemy tą końcówkę sobie jakoś tak troszeczkę, żeby nie była tu widoczna i została nam taka malutka dziurka, ale jednak została. I o, musi się on całkowicie odpowietrzyć. Odpowietrzył się. Zajęło nam to chwilkę, ale nie za długo. I ten balon gumowy zostaje w środku. I teraz, jeżeli mamy taką dziurkę i będzie nam ona przeszkadzała, bo na przykład forma dekoracji, którą chcemy wykonać, nie jest formą, która pozwalałaby na to, żeby taka dziurka wyglądała nam tutaj tak nieestetycznie, nie przykryjemy tego niczym, no to pozostaje nam to po prostu dokleić sobie właśnie tutaj ze dwa takie kwadraciki. Dokleić, moi drodzy. Rozsmarować. Najlepiej jest właśnie dwie warstwy nałożyć, dwa takie kwadraciki, żeby to ładnie tą dziurkę przykryć. I znowu zostawiamy na jakiś czas, żeby nam to podeschło i możemy spokojnie wykonywać dekoracje. Jeżeli oczywiście to tutaj, że ten kwadracik na górze jest taki na razie bardziej szary, no bo jeszcze tak jak widzicie, no nie wysechł i widzicie teraz różnicę, jaka jest pomiędzy tym wyschniętym gipsem, a tym niewyschniętym. Jeżeli, moi drodzy, Wam to przeszkadza jakby estetycznie, to odłóżcie to na parę godzin, za parę godzin to wyschnie i możecie spokojnie robić dekoracje. Natomiast jeżeli Wam to nie przeszkadza, nie zaburza, to już spokojnie ze świadomością, że została dekoracja przez Was wykonana taka, jaką chcecie, czyli ten balon jest tak jak należy, zabezpieczony, wszystko jest ładnie, pięknie, no to możemy spokojnie wykonywać dekoracje. Tutaj próbujemy sobie na tej dziurce, ponieważ tu nie było żadnego w tej chwili żadnego podłoża, więc te dziureczki takie w tym bandażu nieco nam prześwitują, to staramy się tak rozsmarować właśnie ten gips, żeby tą warstwą przykryć tam te dziurki, żeby nam nie powstała taka siateczka na samej górze. No i proszę bardzo, i tutaj w ten oto sposób mamy dosyć mocne, twarde, takie jajo gipsowe wykonane. Ja tak delikatnie ściskam teraz dłoni, delikatnie, ale nie za mocno, żeby znowu nie pękło. Także to jest pierwsza forma dekoracji, którą chciałam Wam dzisiaj zaprezentować. Teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do wykonania drugiej formy dekoracji. Mili Państwo, druga forma dekoracji, którą chcemy wykonać, to będzie taki koszyczek. Ja wezmę sobie akurat balonika takiego w innym kolorze, bo będzie on, ten kolor jest zdecydowanie bardziej kontrastowy w stosunku do bandaża, więc będzie tutaj nam to bardzo pomocne ze względu na to, że będziemy widzieć, które jeszcze miejsce ewentualnie chcielibyśmy z tym bandażem zagospodarować. I teraz będziemy sobie wykonywać coś w formie koszyczka. Ja pokażę, na czym to polega. Wszystko mamy dokładnie tak samo przygotowane, dokładnie. Czyli mamy bandaż pocięty, również takie paski i te paski będą tutaj w tym przypadku bardzo pożyteczne. Mamy kwadraty, mamy wodę tą samą i w zasadzie mamy balonika. I teraz wyznaczamy sobie mniej więcej, ja te okulary to jednak założę. I teraz, moi drodzy, wyznaczamy sobie mniej więcej na tym baloniku taki kształt koszyczka. Możemy to sobie rozrysować długopisem. Ja robię to bez żadnej tam formy rysowania i myślę, że Wam się to również spokojnie uda wykonać, ponieważ jest to, będzie to taki jakby koszyczek wykonany przez nas z opaski gipsowej, więc będzie satysfakcja, żeśmy go wykonali sami i czym bardziej byłby idealny, że tak powiem, tym kiepściej by się to prezentowało. To ma być taka, powiedzmy sobie, bardziej taka, wiecie, artystyczna forma, w sensie takim, że po prostu ręczna robota, tak? Nasza ręczna robota, nasza własna, osobista. Tak jak widzicie z tego bandaża pociętego na paski, próbuję stworzyć taką opaskę wokół tego balonika, a tylko dlatego wokół, ponieważ staram się stworzyć sobie, już mi krzywo poszło, ale na razie to się jeszcze da tak wyregulować delikatnie. I słuchajcie, chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby stworzyć sobie formę tego koszyczka, a później będziemy oczywiście pałąk też robili. I żeby sobie tak mniej więcej jakby tą opaską stworzyć, już powiedziałam formę? Stworzyć formę, koszyczkę, tak jakby narysować kształt, o, w ten sposób, właśnie, tu mi uciekło słowo. Dokładnie na takiej samej zasadzie, moi drodzy, jak poprzednio, moczymy opaskę, nakładamy
staramy się mniej więcej stworzyć sobie takie wokół. Jeżeli coś nam tu się tutaj przemieści i coś będzie krzywo i nie będą one się tam stykały za chwilkę, jak się spotkają te paski bandaży, to będziemy kombinować dalej, będziemy coś przesuwać, będziemy coś regulować. W tej chwili w zasadzie ta miseczka służy mi tak tylko na podtrzymanie delikatne, jako taka podpórka. Niestety przy tej wersji dekoracji nie da się na ten moment całkowicie położyć tego balonika. No i już tutaj prawie łączą się mi te paski. Taką opaskę wokół tworzymy sobie, moi drodzy, jakby w ten sposób określając sobie również głębokość koszyczka. Czyli czym, zresztą jak zobaczycie, co powstanie, to wtedy będziecie wiedzieli, o czym mówię. Jeżeli chodzi o to, że chcemy mieć na przykład większą powierzchnię do ułożenia jakiegoś stroiczka, to robimy koszyk głębszy. Natomiast jeśli będziemy chcieli mieć taką tylko symboliczną, to możemy zrobić znacznie płytszy. I zobaczcie, tutaj prawie jest równo. Ja wiem, że prawie robię różnicę, ale w tym przypadku nie jest to ta różnica tak bardzo zasadnicza. I już mamy stworzony taki jakby taką formę. Ja wiem, że to nie przypomina w niczym koszyka, ale zaraz będzie przypominało. Dobrze. I od tego momentu, od momentu, kiedy uznamy, że ta opaska jest na tej wysokości mniej więcej, co byśmy chcieli, możemy sobie włożyć i w tej chwili sobie okładamy już tymi większymi kwadratami, większymi kawałkami, co będzie zdecydowanie bardziej praktyczne dla nas. I zobaczcie, już teraz możecie sobie spokojnie nakrywać jako drugą warstwę, tutaj właśnie nakładając na tą opaskę. Pokrywając po prostu tym kwadratem również tą opaskę. Słuchajcie, taka baza w zasadzie została wykonana. Jak widzieliście, dwukrotnie pokryłam to tymi opaskami. Tak jak zauważyliście, też dobieram wody, ale w momencie, kiedy wydaje mi się, że po prostu jeszcze troszkę niezbyt mocno to zostało jakby roztarte, rozsmarowane, to wtedy sobie właśnie tak domaczam jeszcze troszkę tej wody. I teraz ja nakładam tutaj jeszcze trzecią na ten spód, jeszcze trzecią warstwę, bo nie wiem, co w takim koszyczku się będzie znajdowało. Nie wiem, jak go wykorzystam, uczciwie mówię, dlatego że wykonałam go, bo przyszło mi do głowy, że można wykonać, ale myślę, że w kolejnych filmach gdzieś tam jakąś inspirację na pewno pokażę, jak można taki koszyk udekorować, według mnie oczywiście. I teraz tak, mamy przygotowane takie coś i teraz robimy pałąk, tylko pałąk też nie może być zrobiony, wiecie, na zasadzie takie, że nagle tutaj sam dołożymy takie paski i na tym się skończy, ze względu na fakt, że no to musi się jakoś solidnie jedno z drugim być połączone, trzymać, więc jeżeli robimy sobie pałąk, moi drodzy, to nakładamy sobie oczywiście to niżej, później też sobie jeszcze tak przelecimy wokół właśnie tym bandażem, żeby tą opaską, żeby sobie to tutaj jakby skleiło się, związało jedno z drugim. Natomiast dlaczego co chwileczkę mówię, że poprawiam się, bo tak łatwiej jest operować słowem bandażem, bo to się tak samoistnie od razu kojarzy. Natomiast próbuję za chwilkę się poprawić, że opaską, ze względu na to, żebyście się właśnie nie mylili wy później ewentualnie, że ja powiedziałam, że się to na bandażu wykonuje. No to jest bandaż pokryty gipsem, więc powtarzam raz jeszcze, jest to tak zwana opaska szybko schnąca. Tutaj sobie, słuchajcie, na następnym kawałku jeszcze nie namoczonym nacinam tak do połowy, powiedzmy, no akurat tak mi tu wyszło, że do połowy, już pokazuję po co, po to, żeby nie mieć problemu tutaj później z tym
cycusiem takim od zawiązania balonika, czyli tak jak widzicie, nakładam sobie tutaj elegancko, a tutaj obwodzę sobie tymi dwoma rozciętymi właśnie paseczkami i elegancko w ten sposób już będę miała przygotowany pałąk po to właśnie, żeby później się bardzo nie gimnastykować z jakimś tam jeszcze doklejaniem kawałków. Natomiast teraz tutaj, tak jak ten pałąk, należy według mnie przynajmniej, z mojej pierwszej obserwacji, bo to dopiero była jedna próba wykonania, będzie trzeba ze trzykrotnie pokryć taką po prostu warstwą tej opaski, czyli będzie on po prostu musiał być nieco grubszy niż do tej pory wykonywaliśmy, bo tak jak mówię, no będzie to forma koszyczka, a no nie wiemy, jak będzie reagowała, przynajmniej ja nie wiem jeszcze, jak będzie ta forma koszyczka reagowała w momencie, kiedy wyjmiemy balonik, ale jak tylko skończę wykonywać ten pierwszy tutaj wykonany przy Was, to zaraz zobaczymy, jak zareaguje ten, który wykonywałam wczoraj. Słuchajcie, końcówki tutaj nie są równe. Jeden troszkę jest bardziej wysunięty, drugi schowany i tak dalej, ten kawałek, ale to tutaj się naprawdę nic nie dzieje, dlatego że to powtarzam po raz któryś, to jest nasza domowa, własnoręczna robota, w związku z tym więcej uroku, im bardziej będzie to wyglądało nieszablonowo, czyli że nie wykonujemy tego, żadnego szablonu, nie odlewamy żadnej formy, po prostu sobie ręcznie tak wykonujemy. I teraz, zobaczcie, dlatego tutaj jeszcze okładam jedną warstwą, ponieważ w tym miejscu chcę, żeby po prostu tutaj zakryła jeszcze jedna warstwa ten niby pałąk, ponieważ to się lepiej zwiąże i powinno się lepiej trzymać. Ale już również robi się tutaj cieplutko, także robi się fajnie, bo znaczy, że się wiąże. I zobaczcie, i tak wygląda nasz koszyczek. I tutaj bardzo ważna teraz kwestia. Nie chwytajcie przypadkiem odruchowo za tego cycusia. Nie chwytajcie, dlatego że efekt tego może być opłakany, czyli po prostu wszystko się skruszy i rozpadnie. Już Wam pokazuję, jak wygląda taki koszyczek, który ja przygotowałam wcześniej. Znowu, tamten koszyczek również przestał u mnie od wczoraj, czyli powiedzmy, że prawie dobę przestał. I teraz będziemy się pozbywali z niego balonika. Słuchajcie, to jest koszyczek, który wykonałam wczoraj i powiem Wam szczerze, że trochę mam strach przed tym po prostu, co to będzie, jak ten balonik, jak ja go pęknę, że tak powiem, jak przekuję po prostu balon. U mnie się wzięło powiedzenie pęknę balonik, jak po prostu wykonywałam różnego rodzaju dekoracje i mój syn pękał baloniki szpileczką, które po prostu trzeba było rozbić, bo trzeba było po prostu rozwalić, bo zwyczajnie one już swoją funkcję gdzieś tam spełniły i te, które miały się zostać wyrzucone, trzeba było je pęknąć. Dobrze, przechodząc do rzeczy, pękam nasz balonik. Natomiast co z tego powstanie, gwarancji nie daje. Jesteście świadkami, bo to jest mój pierwszy tak zwany koszyk. Uwaga, może ja te okulary założę, bo nie wiem, bo jak to tutaj już jest takie stwardniałe, to jakby mi się to dostało do oczu, to byłoby kiepsko. Ojej, dobra. Udało się, ale widzicie, okulary się przydały i zobaczcie teraz, jak się kurzy. I w sumie to powiem Wam szczerze, że jest to brudna robota i ja wiem, że ja teraz wyglądam bardzo nieelegancko. Wiem, że jestem cała brudna i skurzona i tak dalej, ale muszę Wam też powiedzieć, że cieszy mnie to, że Wy jesteście świadkami tego wszystkiego, bo to jest przynajmniej wiarygodne. I teraz mamy, słuchajcie, zobaczcie, jaki mam idealny koszyk, po prostu wręcz rewelacja. Jestem zachwycona tym, co powstało. Powstał nam koszyk w kształcie jajka. Można nawet delikatnie unieść. Tutaj są takie różne... Przepraszam, ale się nakurzyło, fuj. Słuchajcie, tutaj są takie różne końcóweczki, które możemy sobie delikatnie przyłamać, bo to są takie końcóweczki, które gdzieś tam nam się z tego bandaża ten gips troszeczkę rozszedł po baloniku. To tylko delikatnie przyłamujemy, ale musimy mieć poprawkę brać na to, że to jest, słuchajcie, bandaż, czyli to jest tkanina i tego nie da się
pokruszyć ani poprzyłamywać tak sobie, jak to na niektórych filmach możecie zobaczyć, że przyłamujecie tutaj i powstaje Wam fajny na przykład taki niby rozbitego jajka efekt. Nie da się tego zrobić, ponieważ to jest, cały czas powtarzam, tkanina. Tutaj w tym normalnie funkcjonują, słuchajcie, bawełniane nitki. Tych nitek my nie przyłamiemy. Te nitki jedynie możemy poprzecinać nożyczkami, ale ja akurat w tym przypadku nie zamierzam kombinować, dlatego że zostawi chyba taki gładki ten koszyk, nie wiem, być może wykonując dekorację przytnę tutaj trochę nożyczkami, zobaczymy, może go pogłębię, natomiast jest on i tak tutaj taki dość nierówny. Dla mnie te nierówności wystarczą, żeby stworzyć w tym jakąś fajną dekorację. Mamy dzyndzołka i to wygląda, słuchajcie, przekomicznie, prawda, że to wygląda śmiesznie. Ten dzyndzołek tutaj od spodu też jest widoczny. Dobrze, trzeba go będzie, nie przedzieramy go w ten sposób, dlatego że pod spodem jeszcze został też kawałeczek. Przycinamy nożyczkami, żeby sobie nie skruszyć tego pałąka. Przycinamy nożyczkami. O, zostało takie coś. Zostało, zobaczcie. Ja sobie to teraz wyjmę tam bardzo, o jest, bardzo delikatnie wyszło. Dobrze, jest taka maluniczka dziureczka, taka maniunia dziurka jest tutaj i tą dziurkę... No niby może być, no mogłaby być ta dziurka, bo o, zobaczcie, wypada troszeczkę tego gipsu ze środka i słuchajcie, niby ta dziurka mogłaby być, bo można ją zagospodarować jakąś tam formą dekoracji, można to zrobić, można, ale jeżeli o mnie chodzi, to niekoniecznie mi to odpowiada, dlatego ja tą dziurkę też tutaj przykryję właśnie, o, w ten sposób. Czyli nakładam sobie tutaj jeszcze dwie warstewki takie. Nic się nie stanie. Film z inspiracjami będzie dopiero jutro, więc do jutra akurat mi się to pięknie przyklei. Zwiąże mi się to. Nie wiem, myślę, że tak, jak namoczę dobrze, to myślę, że mi się z tym suchym też troszeczkę zwiąże, ale na wszelki wypadek nakładam jeszcze drugą warstewkę. No i bardzo teraz sobie tak to elegancko spróbuję rozsmarować, żeby nie były widoczne właśnie te takie dziurki w tym bandażu, które są. O, teraz już bez okularów tak mimo woli nie założyłam, bo nie jestem przyzwyczajona, ale no tutaj już nie ma potrzeby, bo tutaj już się nie boję, że balon pęknie, choć jest zagrożenie w tym obok, który stoi, co prawda. Ten balonik, powiem Wam szczerze, że już też chyba można by było zdjąć. Zrobimy taką próbę na końcu, bo jeszcze jedną formę będę pokazywała. Okay? I zobaczymy, czy wystarczy te 20 minut, żeby się to na tyle związało, żebyśmy z takiego balonika, powiedzmy po około właśnie tych 15-20 minutach, już mogli coś robić. Myślę, że tak. Myślę, że jest nadzieja na to. Ale miejcie na uwadze, że czym więcej warstw tego bandaża nakładamy, tym jest twardsza ta powłoka, tym twardsza jest ta nasza konstrukcja i tym jest pewniejsze, jeszcze troszkę, i tym jest pewniejsze, że ona nam się nie rozwali, natomiast czym twardsza też, tym dłużej będzie schła, bo grubsza, po prostu grubsza warstwa. Dobrze, więc mamy koszyczek i ja Was teraz zapraszam na wykonanie trzeciej wersji balonika. Słuchajcie, chciałam Wam zaprosić teraz na wykonanie trzeciej wersji takiej dekoracji, takiego, zrobimy sobie taką niby skorupkę, czyli takie pół jajka. W celu wykonania połowy jajka balonik dmuchamy sobie na dowolną wielkość, taką jaką ewentualnie byśmy chcieli mieć tą połóweczkę, mając na uwadze, że oczywiście nie będzie to taka wielkość, tylko właśnie, tak jak mówię, połówka, czy tam powiedzmy troszeczkę wyżej, jakieś tam załóżmy 2/3 tej skorupki, ale nie musimy uzyskiwać kształtu takiego jajka, więc dmuchamy balonik naprawdę na bardzo małe, jeżeli chcemy małe, jeżeli chcemy większe, to oczywiście na większe. No i cóż, tutaj sprawa jest banalna. Ja jednak te okulary to tak, z powrotem na nos. I słuchajcie, sprawa jest banalna. Ręce z gipsu. Ja w ogóle nie chcę nawet myśleć, jak ja wyglądam teraz robiąc to tutaj, ale wiecie, no, kobieta pracująca, także takie rzeczy się zdarzają. Wam również myślę, że też. Także wybaczcie mi to. Nie zawsze tutaj będzie, nie zawsze człowiek, jak wykonuje takie rzeczy, wygląda pięknie i wspaniale. Przykro mi. Dzisiaj jestem cała w kropkach. Śmieszy mnie trochę ta sytuacja, że właśnie akurat na wizji, że tak powiem, pękł mi ten balon. Mogłabym to oczywiście wyciąć.
mogłabym przebrać się w całkowicie i jakby od początku wykonać to wszystko i udawać, że nic się nie stało. Tylko po co Was stresować? W sensie takim, że wiele osób gdzieś tam właśnie, jak już wspomniałam, dzwoni, pyta, dlaczego im nie wychodzi i dlaczego na przykład im pęka, a u mnie nie pękło. No więc jak widzicie, moi drodzy, nie stresujcie się, bo u mnie też pękło. Teraz nakładam takie na takim małym baloniku, takie większe te płaty są bardziej kłopotliwe. Paradoks, dlatego że łatwiej by nam było, ponieważ szybciej one pokryją tą mniejszą powierzchnię, ale z drugiej strony są większe, w związku z tym one się muszą nam ułożyć na tych płaszczyznach, które no niby są gładkie, ale jednak to jest kształt kuli bardziej, tak? Czyli po prostu musimy to wyrozciągać tak, jak żeby się ładnie ułożyło, ale myślę, że spokojnie damy radę. Ewentualnie przycinajcie sobie po prostu mniejsze kawałki. Dobra. I co chciałam powiedzieć? No właśnie, nie widzę powodu, żebyście się mieli stresować faktem, że Wam nie wychodzi, skoro na podkładkę, że nie zawsze wychodzi, macie tutaj mój przykład naocznie, się przekonaliście, jeżeli oczywiście oglądacie cały film. A mam nadzieję, że oglądacie, dlatego że w dzisiejszym filmie sporo różnych uwag takich, mam nadzieję, jak już powiedziałam na początku, merytorycznych. Czyli mam nadzieję, że ten film się Wam naprawdę przyda i na bazie jego będziecie wykonywać później sobie różne cudne, fajne dekoracje. A jeszcze nie powiedziałam, co najważniej... A, nie, już powiedziałam chyba, tak? Czy chciałam powiedzieć, że po prostu sobie mniej więcej układamy tymi bandażami taki kształt po prostu do połowy, który później będziemy spokojnie mogli przyciąć, albo nożyczkami można to później przyciąć na takie, powiedzmy, niby imitacje takiej właśnie przyłamanej skorupki, przykruszonej do połowy, albo możemy zostawić w takiej wersji, w jakiej nam się stworzy. No po prostu zobaczymy, co zrobimy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie i zobaczymy właśnie, jaki będzie ostateczny rezultat i czego oczekujemy od takiej dekoracji i co byśmy chcieli w tym zainstalować, zamontować, zrobić. Do tego dostosujemy sobie tą formę ostateczną. Dobrze, mieli Państwo, w ten oto sposób mamy, zobaczcie, tak nieidealnie wyłożone. Tutaj też raczej nie będę brała, bo nie wiem, za tego dzędzołka, dlatego że nie wiem, jak zareaguje, w sensie, żeby mi nie, po prostu się nie wyślizgnął jakoś ten balonik, ale zobaczcie. Mamy dość nieregularnie wykończoną taką niby połówkę skorupki. Ten balon też będzie brudny i to jest oczywiste, że takie, to jest po prostu taka, że tak powiem, papranina. Później, jeżeli takie baloniki układacie do wyschnięcia, to ewentualnie starajcie się przekładać je na drugie strony, żeby na drugie strony. Staracie się przekładać je na różne strony co jakiś czas, żeby po prostu Wam się gdzieś tam nie odbiła na przykład jakaś miseczka, czy jakiś kubek większy właśnie tylko na jednej stronie. Dobra, ja Wam teraz pokażę, jak wygląda taki balonik, który wykonałam wczoraj. Zobaczcie, to jest balonik, który nie zdejmuje tych okularów, cały czas odruchowo próbuję je zdjąć. Słuchajcie, tak wygląda balonik, który wykonałam wczoraj, też jest tak nieregularnie wykończony. W zasadzie zlewa się tutaj trochę, bo jest tak bardzo upaprana ta góra tego balonika, więc teraz ten balonik pękamy. Dobra, jest. Róbcie to na zewnątrz najlepiej. I słuchajcie, teraz już mogę zdjąć, teraz wysypię te resztki takie, które się tutaj gdzieś tam zaplątały i zobaczcie. Bardzo fajna powstała mi taka jakby, bardzo fajna faktura w ogóle tych jajek i tych niby skorupek, wręcz przypominająca skorupki właśnie. Faktura ze względu na to, że nie są idealnie wykończone na zasadzie takie wymuskane, bo mam i te niteczki i jedną warstwę nakładałam na drugą i to też jest widoczne tutaj. Tutaj natomiast to wykończenie, zobaczcie, i znowu mamy takie momenty, które możemy wykruszyć i te wykruszmy najlepiej, dlatego że one później nam po prostu zwyczajnie zrobią bałagan, dlatego że one są zbyt delikatne, żeby je tu pozostawić. One się i tak skruszą przy wykonywaniu dekoracji. Tutaj na przykład jakaś niteczka, więc coś takiego mogę przyciąć,
Ale na razie nie będę modelowała sobie innego kształtu tej niby połowy skorupki, która mi się tutaj stworzyła, dlatego że myślę, że taka na ten moment mi się podoba i na takiej myślę, że będę wykonywała jakieś dekoracje, ale na inspirację Was zapraszam innego dnia. Za chwilkę powiem już wszystko do końca, tylko jeszcze chcę zrobić teraz ten test, o którym mówiłam, że zobaczymy, czy to nam się w ciągu 20 minut na tyle zwiąże, a po, chyba minęło ze 20 minut już, czy to nam się na tyle zwiąże, że można już będzie pęknąć ten balonik. Najwyżej zmarnuję taki koszyczek, ale mam nadzieję, że nie. Tutaj jest jeszcze ciepłe, więc to się jeszcze wiąże. Tu jest, słuchajcie, ciepłe. Zobaczymy. Okulary na nos. Pękamy balonik. No teraz poszło mocniej, więc... ale jest okej. Udało się, zobaczcie, zaledwie 20 minut i mamy koszyczek. I tutaj znowu mamy efekt dziurki na górze. Także jak widać, bez względu na starania, że chcemy to ładnie obłożyć na górze, to tak czy inaczej się nie da tego zrobić idealnie. Tutaj oczywiście jakąś niteczkę trzeba będzie przyciąć, tutaj trzeba będzie coś przykruszyć, ale słuchajcie, ja od razu jeszcze tutaj na końcu nałożę na górę, wykończę te dziurki, że tą dziurkę jedną, żeby po prostu brzydko to nie wyglądało, żeby koszyk był gotowy do wykonania inspiracji. I moi mili, mamy w ten sposób w ciągu, słuchajcie, 20 minut, czyli powiedzmy, że około 10 minut, 15, załóżmy, pracujemy nad układaniem, bo to też zależy od wprawy, jaką posiadamy, że tak powiem, przy normalnym działaniu naszym. 20 minut, 15-20 minut wykonania, potem odstawienie na 20 minut i można powiedzieć, że my po 40 minutach normalnie, słuchajcie, mamy zrobiony koszyk, który się nadaje do wykonywania dekoracji. Absolutnie nie nadaje się do niesienia święconki w nim. To nawet by nie była moja sugestia jakaś, ale nadaje się do zrobienia dekoracji. I tutaj pokazuję Wam jeszcze taki efekt właśnie, dopóki nie stwardniało, to jeszcze tak jak trzeba, zobaczcie, delikatnie się wgina, widzicie? Ja nie będę już więcej kombinować, bo po prostu wegnę tak, że po prostu to pęknie mi i zniszczy się i zepsuje, ale jeszcze troszeczkę trzeba, żeby postał, ale już można na takiej bazie ewentualnie coś działać. Mili Państwo, po pierwsze wybaczcie, bo nie jestem przyzwyczajona w takich warunkach prowadzić tutaj, zwłaszcza się kończyć, jakby żegnać się z Wami, ale też nie chcę, żeby było tak sztucznie, że poszłam się jakoś tam wyszykowałam i wróciłam. No nie no, taka praca. Moi drodzy, co Wam chciałam pokazać? Przy pomocy balonika, pompki, ale to nie jest konieczne, bo można użyć siły płuc, wody, i moi drodzy, co najważniejsze, to jest baza. Opaski gipsowej szybko schnącej jesteśmy w stanie wykonać sobie skorupkę, imitację połowy skorupki, jajka do dekoracji. Całe, olbrzymie, albo mniejsze, albo jeszcze większe, jakieś XXL jajo, które nam posłuży świetnie do różnego rodzaju kompozycji, aranżacji świątecznych, wielkanocnych. I moi drodzy, koszyk. Koszyk mamy tutaj jeden, wykonywany przeze mnie wczoraj i drugi wykonany przez nas wspólnie dzisiaj. Także zobaczcie, ile rzeczy, jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły ewentualnie. Ja jeszcze pokazywałam dekorację z użyciem takiego jaja, z wyciętą tutaj z przodu taką jakby dziurką i też będę pokazywała oczywiście taką, ale to już na bazie tego, co mamy tutaj wykonane. Będę pokazywała różnego rodzaju inspiracje i na te inspiracje, moi drodzy, zapraszam Was w dniu jutrzejszym na film, gdzie postaram się coś fajnego zorganizować w tym, co nam tutaj dzisiaj powstało. Także żegna Was dzisiaj bardzo brudna Klaudia. Ja idę do kąpieli, a Wy idźcie do pracy, to znaczy w sensie, jeżeli Wy się poczuliście zainspirowani i już byliście na dzisiejszym pięknym, słonecznym spacerze, to zabierajcie się do pracy, jeżeli macie taką ochotę, twórzcie, róbcie, wygłaskajcie sobie te jajeczka, bo to Was trochę tak zrelaksuje też, to jest naprawdę bardzo fajna praca i daje niesamowitą satysfakcję, ale przede wszystkim jak szybką satysfakcję. Zachęcam Was bardzo do pracy z dziećmi, z wnukami, we własnym zakresie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi mili, za uwagę. Zapraszam Was serdecznie na kolejne dekorady. Przesyłam Wam tradycyjnie milion buziaków i do następnego miłego zobaczenia. Pa, pa!